witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ninja, a dzisiaj gramy sobie w Gothica. Dokładnie tak, powracamy do naszej już dawno rozpoczętej serii, jednak wciąż niedokończonej. Tak więc tak, obecnie znajdujemy się w świątyni śniącego. Może jeszcze na początku tylko powiem kilka słów, dlaczego kontynuuję te gameplaye z Gothica. Otóż dlatego, że nie lubię zostawiać takich niedokończonych serii u siebie na kanale. Mi głupio było właśnie z racji tego, że Gothica nie dokończyłem, a byłem na samej końcówce rozgrywki, ponieważ jesteśmy już w świątyni śniącego, musimy zrobić tylko Uriziela i po prostu go ubić i możemy się przy okazji pobawić jeszcze w postaci na przykład wybicia starego obozu czy też nowego i wiele innych jeszcze ciekawostek możemy sobie tutaj porobić. Natomiast tak, znajdujemy się teraz w świątyni śniącego i poszukujemy aktualnie właśnie Uriziela, bo tego jednego właśnie tutaj miecza nam brakuje. Ja bym tutaj zapalił jakąś lampkę Aladyna, bo trochę tutaj ciemno w tych lochach. I tak, tutaj powinien być jeden z tych ostatnich właśnie szamanów. Będzie taki wielki, taki jeszcze korytarz z lawą i tam po środku taka mała świątynia. Tam będzie jakiś szaman, którego sobie ubijemy, weźmiemy od niego Uriziela, a następnie polecimy sobie od razu do Xardasa i zdałem mu relację, co takiego się tutaj stało w świątyni śniącego. A teraz hopsa za, tralalala, bezimienny, skacze sobie elegancko. O, właśnie dotarliśmy do tego miejsca i teraz tego co pamiętam, trzeba było już tutaj na prawo, bo tutaj było, o właśnie tak, tu była chyba taka wielka przepaść, o tak, tam byśmy nie chcieli wejść, to byśmy zginęli, a nie włączyłem koda, więc byśmy mieli mały problem. Aczkolwiek śmigamy, elegancko mamy tu jakieś przejście i chyba tutaj już powinniśmy spotkać jakichś przeciwników pierwszych. Dobra, na razie trzeba przed burzą. Tam mamy przejście, z tego co pamiętam było ono zablokowane. A mieliśmy jakąś pułapkę. Chyba się nie dało tędy przejść z tamtej strony. Ale czy ktoś tutaj jest? Słyszę pełzacze. Dobra. O, właśnie, widzicie? Te kolce, bolce. No i trzeba strasznie uważać. Jak na nie wejdziemy, to może się nie za dobrze zaraz skończyć. Ale okej, na razie skaczemy sobie elegancko do przodu. O, mamy tu jakiegoś opiekuna świątynnego. Nawet nie jest jakiś specjalnie agresywny. Dobra, jest! Jest bardzo agresywny. O, jest ich więcej. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie ubiją, chociaż tak zachodzą mi od kilku stron. Niedobrze, niedobrze, oj, niedobrze. Wiecie co, ja może wszedam jednak tą rozgrywkę i zrobię to w nieco lepszy, bardziej profesjonalny sposób. Spróbujemy z kuszy. Dobra, mamy opiekuna świątynnego numer jeden. Okej, okay, idzie elegancko. Oj, jeden już padł. Dobra, pora następnego. A zdążymy, damy radę. Okej, okay. Udało się, aczkolwiek szczerze powiedziawszy tak nie najłatwiej z nimi poszło. Dużo HP-ka zabierają strasznie. Właściwie to my się musimy wykoksić teraz już na taki najmocniejszy koksów. Kupimy sobie wszystko co najlepsze. Oczywiście, a weźmiemy sobie napój lekkości, bo się przyda, na speeda. W sumie to bryłek mam w cholerę, ale no niech będzie. W sumie nie wiem po co już to zbieram, bo jestem najbogatszą osobą w tej kolonii karnej z pewnością. Dobra, tu mamy jeszcze jakiegoś wariata. Tu jest kolejny wariat. Ubijemy go, no ja. Starszy opiekun świątyni. O, to z nimi nie ma zabawy. A nie, wydają się być słabsi niż tamci. Czekajcie, może tu mamy jakiegoś następnego. O kurwa, mamy pomniejszego demona. Dobra, załatwimy demona. Pomniejszy demonie, chodź tu. Chodź tu, przyjdź tu. Dobra, zdjęty. O, tam jest następny wariat. Aż moment, tak go nie zdejmę. Tak, o teraz. Dobry dostęp. Dobra. Kolejny załatwiony. Poszło jak po maśle, niestety nie mogę nic od nich wziąć. Taki troll. Dobra, zapisujemy rozgrywkę. Co my tutaj mamy? Mamy jakiś przełącznik cholerny. Uruchommy go bezimienny. Ej, jak to nie możesz? Nic nie możesz zrobić z tym przełącznikiem? No nie wierzę. Jednak może chłopak, jak się postara. No dobra. I co to aktywowało? Na razie nic. Dobra, czy mamy tu jakieś przełączniki jeszcze ukryte w tym pomieszczeniu? Wygląda na to, że nie za bardzo. Ten hieroglif jakoś niespecjalnie mi też nic mówi. Więc zakładam, że to wszystko, co musieliśmy zrobić już w tej lokacji. Może jeszcze będzie kilka kolejnych, z których na przykład wyłonią się nam jakieś przejście tutaj do tej świątyni. Dobra. Tu mamy jakiegoś kolejnego strażnika świątynnego. Tego jednak zajebiemy tradycyjnym sposobem. Stupora! Pierdzielne cię, synu! Coś tu wariacie. Dobra.
specjalnie sprawia problemów. Tu mamy parę jeszcze demonów. O, nawet dwa. Okej, jednego już nie ma. Ej! No, zasłaniał mi to w lotu. Strzał. Fak. Niedobrze, bo nie mamy tak dużo życia. On trochę też zabiera. Ale jednak. Bez większych problemów w sumie go zdjęliśmy. Ładujemy pota. Okej. Na burżuja. I tak, co my tutaj jeszcze mamy? Na razie tu nic. Mamy jeden przełącznik po środku. To zaktywujmy go. Może nam ukaże się jakieś ukryte przejście. Ups. Nic? Serio nic? No nie, to już jest niesprawiedliwe. Ja nie mówiłem, że się tak z nim będę bać. Ale czekajcie, tam mamy jeszcze jedno przejście, trzecie. Więc pewnie tam trzeba iść. Ja pierdzielę, jaki daleki skok. Wow, Geronimo. Się nawet nie opłaca po ta szybkości brać. Dobra, jeszcze raz. Mamy tutaj jeszcze jednego opiekuna świątynnego. Przyjdziemy, zabijemy go. Dzień dobry panu, dostaniesz pan... O, kurwa. Dostaniesz pan w plecy. Jeszcze raz. Dobra. Okej, opiekun świątynny leży trupem. A my tu mamy jeszcze jedno dziwne pomieszczenie. Oczywiście z pomniejszymi demonami, bo jakby mogłoby ich zabraknąć. 600 expa, to mi się podoba. A czy jeszcze jakiś tutaj jest, ktoś żyje? Dzień dobry. Nie widzę, nie słyszę. Cóż, najprawdopodobniej kiedy zaktywujemy teraz ten przełącznik, no to pojawi się nam jakieś ukryte przejście. Oj, coś się dzieje! Sialalalalala, ukryte przejście w gotiku, odkryte. Dobry energy drink na wzmocnienie. Mamy mostek. Mamy mostek, którym możemy przejść dalej. Okej. Gra zapisana. No to bezimienny, wyruszamy. Spodziewajmy się też jakichś nowych przeciw... O kurde, on mnie wypierdzielił teraz. A dobra, mamy szybciej tutaj. Ej! To jest kurwa niesprawiedliwe. Mam iść teraz naokoło tylko i wyłącznie prze... Nie, momencik. Czekajcie. Wiecie co, ja bym spróbował zrobić coś hardkorowego. Wydaje mi się, że twórcy chyba właśnie w ten sposób pomyśleli, że jeżeli weźmiemy rozpęd stąd tu, to doskoczymy sobie tam. Czy się to uda, czy nie? Zaraz się okaże. Aczkolwiek ja tego nie odpuszczę i ja tam kurwa doskoczę. Skaczymy! Ej, bezimienny, nie tak! Skacz, szybko, bezimienny, skacz. Ej, lol. Zjebało mi prawie całe życie, aczkolwiek przeżyłem. Czy wy to widzicie? Bezimienny może chodzić po lawie. Lol, ale nie wierzę, to było bardzo dziwne. Dlaczego ja się nie spaliłem od razu? Może zrobimy testa i wskoczę jeszcze raz? A kurwa, dobra, to był zły pomysł. Już wiem, żeby tak następnym razem nie robić. Dobra, zaliczam, że twórcy budowali może takiego jakiegoś patcha, że jakby jakiś idiota stwierdził, że tutaj skoczy, to że go uratują, ale kurwa. Ej, moment, czy ja stąd teraz wyjdę? Nie jest takie śmieszne, kochani. Bo tutaj tak dość stromo, a bezimienny mi się tak średnio uśmiecha, żeby tutaj chciał wyskoczyć. No way. I to nie miało tak być. To jest niesprawiedliwe, to. I moment, ja tam muszę jakoś wyskoczyć. Wezmę rozpęd. Kurde, on się blokuje tym z automatu. Ale jakby wziął taki rozpęd, to by powinien tam się wskoczyć. No bezimienny. Bezi. Nie ro... No możesz tu wyskoczyć, idioto. Nie mów, że... Kurwa. Dobra, tam może było trochę źle. Ale moment, bo ja mam inny problem, bo zapisałem rozgrywkę w takim nie najlepszym miejscu. Znaczy ja tam wyskoczę do góry? No nie wyskoczę. Kurwa, nie w taki sposób na pewno. No way. Musimy to przejść. Skacz! Kretyn. Nie możesz tu jakoś tak śmiesznie podskoczyć. Skakaj tu. Kurwa, no nie tam. Wow. Ej, widzieliście to? On przeżył przez chwilę. Może trzeba po prostu tak skakać, wtedy on przeżyje. Ej, to by była odpowiedź na nasze pytanie. Sprawdźmy więc może, czy to zadziała w tenże sposób! Wow! No, na krótko, bo krótko, ale zadziała. Dobra, kochani, słuchajcie, ja mam inny problem, bo tu nie mam jak teraz wyjść. Nie muszę niestety brzydko tak na jakimś kodzie stąd wypierdzielić, bo inaczej ten save by poszedł w pizdu. A tego byśmy chyba nie chcieli. Dlatego cóż, kochani, ja robię hokus pokus.
Okej, mistrzowie, jesteśmy z powrotem i tutaj mamy tego cwela, który pilnuje nam tu wejście do tej małej świątynki. Tak więc cóż, starszy opiekunie świątyny, przepraszam bardzo, ale ja potrzebuję się tutaj dostać, nie chcąc, dlatego ty wypierdzielaj mi stąd. I stąd śmierdzielu, ty gnijący ochłapie. Ej, dobra, gnijący ochłap potrafi być irytujący. Mimo już jest tylko gnijący. A, moment. Przepraszam, zapomniałem, ale jakoś musiałem cię... Kurwa! Wydostać tam. To nieźle. No chyba muszę tu przeskoczyć. Nie mam wyjścia. Zanimo! O kurwa, to był zły pomysł. Czekajcie, może to jest jakiś schemat może jakiś ukryty. No nie powinno się udać. Moment, chyba że jeżeli tu podejdę, to się tak dzieje. Dobra. Kurwa, dlaczego on tam wchodzi? To jest niesprawiedliwe. Jeszcze raz. W takim razie wezmę duży rozpęd i po prostu tam przeskoczę. Tralalala! Ej, bezimienny, nie w ten sposób. Bezimienny, weź rozpęd szeroki. Pewnie trzeba gdzieś tam strzelić. O kurwa, no so close. Widzieliście? To się prawie udało. Musimy tylko nie nadepnąć. Nie nadepnę! No fucking shit! Ej, to jest niesprawiedliwe. Dobra, wyciągam kuszę. Będę strzelać do tego pajaca tam. Nie, ale moment. Czy my tutaj nie mamy jakichś, wiecie, blokad i tym podobnych rzeczy? Coś, co by mogło spowodować, że on nas nie zje. Nie wydaje mi się. Wydaje mi się jednak, że musimy odważnie po prostu skoczyć tutaj do przodu. Że to jest... Kurwa, to nie to. Jeszcze z większego rozpędu wezmę, rozbieg. A wyskoczy. No i, no kochani, no prawie się udało, jeszcze raz. Nie. Tak być nie będzie. Nie w taki sposób, bezimienny, ja cię proszę. Czekajcie, ja opatentuję, jak to zrobić, żeby najlepiej to był skok do przodu. Hopsa. Dobra, w ten sposób, okej. Okay. No tam od tyłu mamy wejście. Hopsa! O nie, te kolcze się nam włączają już w momencie, jakby tutaj skakujemy, więc w ten sposób chyba tędy nie przejdziemy, dobra. W takim razie może znajdziemy jakieś ukryte przejście gdzieś z boku tutaj. Albo cosik. Podejrzewam, że raczej nie. I że trzeba coś tam raczej wykombinować. Ale nie zaszkodzi poeksplorować. Poeksplorować, poprzepatrzeć się, poprzeglądać. O kurwa. A jednak kochani, gówno, nie trzeba było tam iść. Tu mamy otwarte przejście i stąd możemy wziąć Uryzjela! Ho, to jest właśnie on. Ej, Bezi, gdzie ty uciekasz? Dzień dobry! Jaki zajebisty wskok. Twoja droga kończy się tutaj. Nie, no tak, szedłem po ostatnią rzecz. Twa cielesna powłoka. Wolałbym nie, jeśli łaska. Okej, zobaczmy tego gnijącego ochłapa. O kurwa. Ej, ten gnijący ochłap to jednak nie taki słaby, ale... We've got level up! How many we have? 28! 28 poziom, kochani, 40 punktów umiejętności do wypierdzielenia! No całkiem nieźle. O, mamy tutaj parę ciekawostek od niego, jakieś runy, a tutaj mamy jeszcze coś innego. Ej, Bezi, nie skacz mi tam do dołu. Przedziwny miecz! Nie mogli tego napisać jakoś mistyczny miecz? Dziwny miecz? To nie, przedziwny miecz, bo on jest przedziwny. Dobra, zobaczmy co tutaj pisze o Uryzjelu tak na starcie. Chociaż ja nie wiem, czy on nie jest jako przedmiot taki jeszcze... jako przedmiot taki zwykły. Ale w każdym razie zapalmy sobie ziółko, bo to dobrze będzie teraz się tak zrelaksować nam. Okej, on se pali blancika elegancko. O. Dobra. Bezi się chyba zjarał. A my idzie, mamy ten cholerny przeciw... O, dobra, jest.
Piękny miecz. Ostrze zdobią prastare runy. Może Xardazowi uda się je odczytać. Póki co lepiej go nie używać. No zgadzam się. Dobra, mimo wszystko, o tu widzę jakiś ten tam coś lata. Ale możemy teraz chyba tutaj otworzyć przejście. Przynajmniej powinniśmy móc. Tylko nie wiem, gdzie jest tutaj taki badyl, gdzie to można właśnie wbijać. Ale mamy jeszcze jakieś ukryte przejście, być może tamtędy też się dało uciec. Kurde, mało widzę. Za dużo światła mi do pokoju wpada, to jest niesprawiedliwe to. Ja jednak zapiszę sobie rozgrywkę. Wow! Widzieliście? Przeszedłbym przez to. No, tego bym się nie spodziewał. Dobra, kochani, mamy miecz. Ja tam już spotkałem się z tym jednym złomasem, z którym nie mogliśmy jednak toczyć walki. Ale cóż, no to byłoby na tyle. Musimy już spierdzielać teraz stąd. Więc, która droga będzie najszybsza, żeby stąd się ewakuować? Jak myślicie? No dobra. Wiecie co, tam było jakieś ukryte przejście dla tych pełzaczy. Tam mamy, tamto by można było bardzo szybko się przedostać. Ale to powinno się udać. Zrobimy tak, wypijam se pota. Potnę se jeszcze tego na HP-ka. Spierdzielamy stąd! Już mam dość tej świątyni. I dobra, ale czekajcie. Tam jest jedno przejście tu. Aha, a my stąd też nie mogliśmy się przedostać. Ej! Nie! Bezi! Nie rób tego! Nie! Co za idiota. Mówiłem mu, żeby tego nie robił. Tak to jest, jak się nie słucha ninja. Dobra. Może tamte drzwi będą otwarte. By się nam szybko udało przepierdzielić. Aż podejrzewam, że sporo przeciwników też tam będzie. Nie wiem, czy za bardzo jest sens teraz chodzić z nimi w konfrontację. A nie lepiej będzie też po prostu później już z full eku. Z piękną naszą zbroją, którą sobie dostaniemy. Kurwa. Ajajajajaj. Widzieliście to? Ale czekajcie, ja ostatnio czytałem gdzieś, wysłuchałem, że jest taki bug, że jeżeli przejdziemy tutaj o tak, tak krawędzią, ciach, tak delikatnie, powoli, to że podobno się da. I uwaga. Sprawdzimy teraz to. Czy to jest mit, fikcja, czy prawda? Ja wychodzę teraz tu. Dobra. Cisnę boczkiem. Ej lol, wygląda na to, że to naprawdę działa. O nie! 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 Żyję! Żyję, nie wierzę w to. Dobra. Zrobiłem to po swojemu. Ale dzięki temu zaoszczędziliśmy naprawdę sporą ilość czasu. Okej, okay. Bezimienny... A, że wypił se pota, to już minęła jedna minuta. O, fucking shit, no nieźle. Dobra. Bezi se popierdziela. I tu chyba powinniśmy mieć już wyjście z tej cholernej świątyni śniącego. Tak, mamy już jednego pełzacza tutaj. Świetnie. Wyciągnę ten miecz. Okej, okay, ubijemy gnoja. Ej, pełzacz. Jeszcze raz. Dobra. Okej, mamy tu jeszcze jakiegoś opiekuna starszego świątynnego. Okej. Potnijmy se. Gdzie to każdy exp się teraz przyda oczywiście pod koniec rozgrywki, więc trzeba expić. Trzeba wbić najwyższy poziom. Tą drogą nie wiem, czy jest jakieś ograniczenie na poziom doświadczenia w gotiku. Ej, kurwa. Kurwa! Tu nie ma chyba wyjścia stąd. Chyba nie tak się tutaj szło. No way! Ale moment, czy tu się nie da jakoś szybciej przejść? Gdzie w ogóle jest? O! Tu jest jakiś ork! Starszy opiekun świątynny. Oj, dostałeś kryta na starcie. No tak, średnio mi się wydaje. Ej, moment, chyba że tutaj jest jeszcze jakiś... nie wiem, nieodkryty jakiś ten wóz cały. Dobra, ale zobaczmy może, wiecie co, to łatwo będzie sprawdzić. Mamy tak, jeszcze jedno ostrze. Mamy drugie, trzecie, trzecie. Ej nie, to powinniśmy mieć cztery, to wiecie co, powinien tu być jeszcze jakiś jeden balas. Jeszcze jeden balas chyba jest tutaj. Na to wygląda. Z tego co pamiętam, były chyba cztery te miecze. Tylko że tu nie mamy przejścia.
No to ciekawie, ciekawie. Może mamy wszystko, tak naprawdę? A mi się tylko coś zdaje? Aczkolwiek wcale tak być nie musi. A tutaj mam jakichś kolejnych opiekunów świątynnych starszych. I to dwóch. Dwa razy, podwójne problemy. Szybko, zabij go, zabij go. Załatw go, załatw go. Nie! Mezi, nie rób tego. Są na tyle głupie, że pozwolą mi wstać. Są bardzo głupie. Dobra, wstawaj bezmienny. Dość tego leżenia, idioto. Wstawaj. I to co w ogóle, że nas nie zabili? Bardzo dziwne. Ej! Starczy ci już tego leżenia. Dawaj pota. I potnij sobie bezimienny, bo trochę teraz jesteś nie w sosie. Dobra. Okej. Hapek zregenerowany. No tak, oczywiście oręż też jeszcze trzeba mu posażyć. A tu mamy podwójne. Czy możemy sprzedać za całkiem fajną sumkę w sumie. Ale mnie bardziej interesuje, czy nie ma czegoś kurde tutaj. Zamknięty. To, tu jest jakiś przełącznik. Widziałem. Przełącznik, przełącznik. O. Teraz nie mam pojęcia, czy powiedziałeś, że tutaj byłem, czy nie. W coś trzeba było tutaj strzelać. Okej, nie było nas tu. Wiedziałem, że jednego brakuje. Ucieczaku. Śmiertelny. Tak. Twój czas właśnie dobiegł końca. O, tak twierdzisz. Ale skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Dokładnie. Pięknie wyciągnął na oręż, walił mu piękne combo. Na dwa hity go, na dwa komba go weźmiemy. Ciach. O, o. Plus 800 expa. Znaczy 8000 expa. To mi się podoba. Twoją drogą intryguje mnie, że ten kamień tutaj zostaje. Wydaje mi się, że to jest bug przez twórców. Niestety taki troszeczkę opuszczony. Nie dopatrzyli się tego. Bo tego nie powinno jednak być. A moment, czy coś się nam tutaj jeszcze nie wydarzy? A tu było takie ukryte przejście chyba jeszcze. Z tego co pamiętam, można było zjechać na sam dół taką windą. Były tu chyba jakieś przełączniki do tego. Coś mi się wydaje, że to chyba było w tej lokacji. Aczkolwiek być może i trzeba było tutaj strzelać już kuszą. Nie? Tam było! Jest! Okej. No i właśnie, otworzyło się nam teraz przejście tu. Czy my coś tutaj ciekawego mamy? Kurde, niewiele tutaj widzę. Aczkolwiek jesteśmy w jakiejś krypcie. Jednak wydaje mi się, że jak schowię kuszę, to może coś i tutaj znajdziemy. Trochę ciemno i mało widzę, co utrudnia mi rozgrywkę, ale kurwa. O, coś tu jest? A nic tu nie ma w tej krypcie, uciekam, stąd tu tylko jest brudno, śmierdzi i tyle. Dobra. A teraz, ej kurwa, ja chciałem stąd wyjść. Nie, ja się tak nie bawię się, tak? Może tu więcej obiektów do strzelania. No nieźle. To nam teraz nie działa. Co tam piszało? A okej, on wyłapuje trupa. To mi na trupach tak średnio zależy, szczerze mówiąc. Ej! Jak ja mam stąd teraz powrócić? To jest niesprawiedliwe. Ale ja sobie poradzę może w inny sposób. Może mam jakieś zaklęcie, które pozwoli mi zobaczyć jakieś gówno w tych ciemnościach. Światło, 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 światło. Czy mam takie zaklęcie jak światło? Nie mam takiego zaklęcia jak światło, natomiast mogę wziąć dziewiątkę groma i mam tu pierdzielnąć. Nie mogę. To mi nieraz świetla tutaj przestrzeń. Dobra. Niech schowię mi jeszcze kuszę, bo wyciągłem. Mnie to tak niepotrzebnie. Chyba, że w coś tutaj mogę strzelić. Nie wydaje mi się. No dobra. To jakoś stąd musimy wyjść. I teraz pytanie za 100 punktów. Jak stąd kurwa wyjść? Na pewno się nie uaktywniało tych ostrzy cały jakiś tam czasów, stratów, żeby
żeby je postarzać, tylko od razu on nam je powinien tu już otworzyć. Tylko dlaczego te drzwi stoją tutaj zamknięte? Dobrze, kochani, cóż, te drzwi nie zostaną sobie zamknięte, a ja tą zagadkę rozwiążę w następnym odcinku. Ja tymczasem się już z wami żegnam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Aha, i jeszcze jedno. Jeżeli odcinek wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!